Dzień dobry, gdzie z tej strony Pixel, to jest Let's Play LEGO Star Wars The Complete Saga nareszcie i udało mi się naprawić ten błąd. Stwierdziłem, że po prostu walić to, nie będzie żadnego tłumaczenia, po prostu olewamy kompletnie historię. Jedziemy. Coś tam piszą, ja to w ogóle nie będę zwracał uwagi. Jak chcecie poznać fabułę, to obejście film. A nie, tutaj przychodzicie na mój let's play i co myślicie, że ja tu będę w grze LEGO myślał o fabule? Nie, od teraz w grach LEGO kompletnie olewamy fabułę, żeby nic się nam nie schrzaniło. Zatem wszystkie już inne gry mają polską wersję. Więc jakieś pocieszenie to jest, chyba. Niestety Katsnik nie da się pominąć, więc będziemy musieli je przeboleć. No cóż. Dobra, musimy kupić jakiś, nie wiem, silnik, co to tam było w filmie, nie pamiętam. Ale no niestety nie stać nas na to. Tutaj młody Anakin. Ej, patrzcie, jest wyścig i wyścigu jest akurat do wygrania tyle, ile wam potrzeba. No to wygram dla was, ale musicie mnie zabrać ze sobą. No. Tak no mniej więcej się przedstawia, więc będziemy się ścigać. Tak jak mogliście prawie widzieć w poprzednim filmie z tejże gry. Dobra, nie jest to dosyć łatwe, ale na pewno jakoś to jest. Co w ogóle, jakieś punkty kontrolne mi się tutaj świecą, czy co? Lel. No i dobra, kasynka z... Nie wiem, jak oni się nazywają, szczerze powiedziawszy. Sun Trooper, czy jakoś tak? Nie wiem. W sumie nigdy się nie interesowałem, pamiętam tylko, jak mniej więcej się nazywali w tejże grze. Bo jak nie pamiętacie, ja w poprzednim odcinku, że tak powiem, chwaliłem się, że kiedyś tą grę przyszedłem na 100%. O Boże, jaki chwali pięta, kurde, chwali się, że kiedyś tą grę przeszedł na 100%. Kurde, mój kanał, mój film, to się mogę chwalić, Jezu. No i ten wyścig będzie się zmieniał, o właśnie. Mam takie cutscenki, gdzie trasa będzie się troszkę zmieniała, co jest ciekawe. I o kurde, ale... Ale mu przywalił, kurde. Nie wiem, czy w ogóle dałoby się jeszcze w tym pierwszym okrążeniu wyjść na prowadzenie. O kurde, nie. Nie jestem pewien, na pewno by się jakoś mniej więcej dało. Ale no, byłoby ciekawie, gdyby się dało, tak. Naprawdę tutaj wygrać tak uczciwie. Byśmy mieli w tyłku tego gościa, który tutaj cały czas wyprzedza nas. A jesteśmy na dobrej drodze, żeby go wyprzedzić. Ej, nie mówcie mi, że będziemy tu kogoś dublować. Ja nie mogę. O, mam prawdziwego rycerza Jedi. Lel. No i co się właśnie dzieje, kiedy wchodzicie na drugie miejsce? Macie tą castinga, albo nie na drugie miejsce, a się po prostu do niego zbliżacie. O. Lel. A, tu tylko jakieś specyficzne pojazdy mają dostęp. Kurde. Nie, powiedzcie mi, że to wygram za pierwszym razem. Byłem co najmniej podjarany. Oszust! Wszyscy widzieli, jaki... O nie, to było szukane. Hello, ja to wszystko widziałem. Ja mam to na nagraniu. Ja tu proszę podwójną nagrodę. Szkoda tylko, że tak naprawdę nie ścigamy się naprawdę, że nie mamy dosłownie jakiegoś wolnego wyboru, jeżeli chodzi o nasze poczynania, tylko mamy określoną drogę. Co przyznam, i tak bym lamił, ale no cóż... No i easy, za pierwszym razem na 100%. No i jak obiecaliśmy, tak mu dajemy.
No. R2D2, taki. Taki silny. No, pamiętajcie, jak wam się zepsuje na przykład bomba atomowa, to wystarczy, że w nią walniecie. A się naprawi. Uwierzcie mi. No i tak, to jest nowość w grach LEGO, czyli możemy sobie... czyli możemy najzwyczajniej w świecie zainwestować też w pojazdy niektóre. 110 tysięcy! No i niestety nie mamy wszystkiego, ale byliśmy blisko. Bliżej niż prawdopodobnie w jakiejkolwiek innej planecie. Level complete. True Jedi. Tak, True Jedi. Coś jeszcze? Nie. Więc chyba kontynuujemy historię. Kurde, mam dzisiaj dwa odcinki do nagrania. Z tego to okej. W sumie to jest jedyny film, który dzisiaj nagram, że tak powiem, podwójnie. Bo muszę mieć film i na jutro, czyli na niedzielę, i na następną niedzielę, więc od razu to sobie nagrywam. To oni powiedzieli. Uwierzcie mi. Lel. Fajnie było, gdyby do tych gier LEGO powstawały mody, bo ta gra zasługuje na jakieś mody, a... Znaczy ogólnie gry LEGO zasługują na mody, a... No nawet te najnowsze nie dostały żadnych modów, na przykład LEGO Marvel Super Heroes albo Marvel Avengers. To jest smutne, bo na przykład Marvel Super Heroes to chciałem właściwie zobaczyć mody. Dobra, no i znowu się żulia, boże. Spoko, więc teraz kierujemy aż sześcioma postaciami. Mamy tutaj Anakina, Padme, mamy tu... On jest podpisany po prostu, czy... Jakiś glitch znowu mam. On nie jest podpisany! Ja pierdzielę. Ale, ej, to jest jakiś glitch chyba. Lel. Pią, 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 lecimy! Nawalamy z karabinków! O kurde, ale się im rozpierdziel. To nie jest przekleństwo! Od razu mówię. Ła. Ała! Zanieśmy uczucia, gościu. Ogarnij dupsko. Pcią, 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 pcią. Boże, zaraz połowa ludzi zacznie się zastanawiać, jakiego idiotę oglądają. A wy tak idziecie, czy sobie tutaj po prostu stoicie? Rozumiem, że to drugie. A weźmy sobie Padmę. No, jak widzicie, kobiety tutaj w ogóle jakoś wysoko nie skaczą. Czemu tylko resta rzeczy dać za mną łażą, a inni nie? Jestem kobietą, za mną powinni wszyscy łazić. O Boże. Dobra. Rozwalamy ich, kurde. No, jak z liścia dostał, kurde. Zaraz mi tutaj powiedzą, że tutaj będą krzyczeć, że kobieta mnie bije. Kurde. No. Pcią! Skaczę po balkonach. Jestem jak Spiderman. A propos LEGO Marvel. Dobra. Tam jest potrzebna moc. O, aha! Oni tu nie przyszli dlatego, że byli... były tutaj droidy. Nie, no super. Przyszliśmy tutaj na wojnę, a ci tchórzy się boją przyjść. Dobra, chodź R2-D2. Fajnie tak lata nawet. Wii. Chociaż ta postać jest kompletnie beznadziejna i nic nie umie praktycznie, to zawsze lubiłem sobie tak pograć nią. Tak po prostu sobie połazić. Nie mam żadnej małej postaci. Nie, Luke się nie liczy.
Więc no, jesteśmy w dupce praktycznie. No i dobra, tu 6 postaci musi uaktywnić to przejście, które widzicie po prawej. Z tego co pamiętam, to nawet było w trailerze Kinect Star Wars to pomieszczenie właśnie. Znaczy nie akurat w wersji Lego, że tak to powiem, ale no było. Dobra, wchodźcie na to. No i tak od razu, bez herbaty, bez kawy, tylko kurde, od razu z pięściami, no co za... Nawet piwo by mogło być, ale nie, po co, kurde. Po co jakaś kultura, kurde. Jak można po prostu z pięściami iść. Po co w ogóle to jest? Nie wiem po co, ale tu jest. Dobra, to jest jakiś zamek. Teraz? Nie wiem, co to ma przedstawiać. Nie wiem, czy tą księżniczkę, którą niedawno eskortowaliśmy, czy coś. Czy królową, w sumie już nie pamiętam, kto to był. W sumie to mam słabą pamięć, nie wiem, że debil to jeszcze sklerotyk. Co za piksel. Cały piksel. Nie dość, że debil to jeszcze sklerotyk. No nie! Swoich się nie bije. Okej, no i jedziemy dalej. Siup. No i rozwalamy wszystkich, kurde. Takimi jesteśmy koksami. Nawalamy skarabinków. Co z tego, że nie mamy karabinków? Ale nawalamy skarabinków. Co się będziemy, kurde. I tu mamy działać. Co to? O, ale wybuchnie zaraz! Nie wiem, to było takie nieklimatyczne. To było tak bardzo nieklimatyczne. Jak pieczeń mojej teściowej. To z rodaku matych. Makabre. Nie wiem, ten głos jest po prostu epicki. Ja chciałem w ogóle... Może kiedyś na Wikipedii poszukać, albo na Dubbingpedii, kto poddawał głosy pod Różowej Panterze. No oczywiście wiadomo, że kto poddawał Różową Panterę, ale no... Ale no reszta, to ja nie mam zielonego pojęcia, kto ich podkładał. Na przykład Fągłówkę, to ja nie mam zielonego pojęcia, kto komu głos podkładał. Dobra, i co ja mam dalej zrobić? W ogóle ten Anakin to teraz ma coś? Czy nie, on jest po prostu taki ożył sobie być. No nie! Ja pierdzielę. O-o. Kobiety się nie bije, kurde, Obi-Wan. Ogarnij Downa. Ogarnij swoją świetlistą pałkę. Dobra, okej, nieważne. Ale walnie. No nareszcie coś walnęło, no to były pościgi, teraz są jeszcze dodatkowe wybuchy, no full wypas. Co ja mam co zrobić? Aha. Wiele mi to wyjaśnił, no. Trzeba zrobić tak! Wciąg! So I can't crawl through access catch to do this. Ale nie mam żadnej mojej postaci, która by tutaj jakokolwiek przeskoczyła. Chyba, że R2D tu się liczy. Możesz tam przejść? Nie, Anakin. Zakładam, że ty jesteś tą moją postacią, o której mowa. Nie wiem, nie masz szans, żebym ja tam przeskoczył. O, hop. No i zabiłem się. No i co ja mam biedny zrobić? Huh.
Małe postacie mogą tam wejść. Nie mam żadnej postaci, która byłaby jakkolwiek mała. I zaraz. Czy ja nie mogę tutaj czegoś takiego użyć? Tak, ogólnie skakanie w tył bardzo się opłaca, ponieważ jest troszeczkę wyżej. Troszeczkę wyżej wtedy skaczemy niż normalnie. Co się opłaca przy gliczowaniu gry, ewentualnie speedrunowaniu. Znaczy, gliczowaniu to jeszcze nie, ale jakiś. Znaczy, gliczowaniu w sensie takim, że możemy niektóre minikity zdobyć w nie taki sposób, jaki twórcy by chcieli. Mnie interesuje akurat ta część. Co to jest? Le. Co to jest? Ale śmiechowo. Zaraz. Czy tyś gdzieś się tu przeczołgał? Nie, no nie przeczołgał się tu. Nie mogę w żaden sposób tego czynić. Nie, on to... on to zaskoczy po prostu. Tak jak mnie mam. Co ja mam tu zrobić? Nie ma tu żadnej mojej postaci, jaka by mogła mnie tutaj uratować. Chyba, że ja po prostu coś zrąbałem i tak naprawdę nie trzeba żadnej małej postaci, żeby to dalej przejść. Tylko ja czegoś po prostu nie pamiętam, znając życie. Może tu po prostu coś będzie. Nie, no tu nic nie ma. Ja nie mogę. Jaki down ze mnie. Może nie wiem, jak uruchomię tamtą drugą. To coś będzie. Lel. Okej, no powiedzmy, że coś się stało. No nie mogę zaprzeczyć, że się nic nie stało. Tu coś jest. Nope. A ja chcę coś znaleźć. Kurde, co? Gdzie jest Obi-Wan? No nie mów mi, człowieku, że ty tam nadal stoisz. Ja nie mogę, co za debil. Obi-Wan. Po prostu Obi-Wan. O, a widzicie? Qui-Gon od razu przyszedł. Ale Anakin powiedział nie... Anakin, Obi-Wan. Oni są strasznie podobni w tych swoich młodszych formach. Ale Obi-Wan powiedział, a nie, walić, to będę sobie po prostu stał. Co ja mam zrobić? Co ja kurde mam zrobić? Nie, może z tego kwiatka. Ja pierdzielę! To nie ja. Ja pierdzielę, jestem idiotą. A dlaczego wcześniej to nie zadziałało? Nie. Moje pojęcie o wszystkim właśnie poszło się chrzanić. Nie no. Seriously. Pół odcinka zmarnowanego tylko po to, żebym poszukał wyjścia. To było tak oczywiste, że ja pierdzielę. Dobra, i teraz jest fajna sztuczka, że będziemy się nawzajem z Qui-Gonem unosić. Dobra, i teraz sztuczka Jedi. Swoją drogą to jest chyba jedyny poziom, gdzie nawet w trybie takim po prostu sobie do grania, czyli no wolna rozgrywka, to steruje mnie więcej niż dwoma postaciami, bo w trybie wolnej rozgrywki gramy sobie po prostu dwoma postaciami, możemy się przełączać
w jakąkolwiek mamy dostępną. Ale no, później to nie jest takie, takie hopsiu. Co ja mam co im zrobić? No człowieku, kurde. Znaczy to jest robot, ale dobra. Dobrze, jaki to jest denerwujący. No więc zrobiliśmy drogę praktycznie dla R2-D2. Dobra, no i teraz wreszcie mamy. Doskoczę? Nie. Po co? Po co to się nogi na co? Też. Teraz przecież ja ich mogę kompletnie olać i sobie tam Anakinem się wspiąć, a oni sami sobie tu przyjdą. Ja pierdzielę. Anakin? Nie mów teraz, że masz problem z czymkolwiek. Przecież tam przed chwilą co wlazłeś? No, kurde. Nie, to chyba musi pod jakimś specyficznym kątem. Aha, no i teraz sobie Jedi aktywują jakiegoś kodu na moonjumpy i robią sobie co chcą. Spoko. Seems legit. O, minikit! Pią! Dobra, lecimy! Byle do końca! Dobrze, tu nie ma żadnych wyzwań czasowych w poziomach, bo to było przesrane. Taki nieogar jak ja by sobie przyszedł, stwierdził, a przejdę sobie wyzwanie czasowe, no i dupa. Easy. Okej, serduszko, nice. I schrzaniamy stąd. Dobra, gdzie my jesteśmy teraz? Pytanie ze 100 punktów, gdzie jesteśmy? Chyba właśnie teraz się zaczęły bardzo długie poziomy. No i dobra. Normalna, jakby to nazwać. Normalna misja, gdzie musimy uratować po prostu naszych żołnierzy. Bigos of. Dobra. Jakby się tam dostać? Bo przed chwilą też spróbowałem. Pyk. O. Dobra. No nie! Jak mi to ktoś zniszczy, tą bazę, to ja po prostu się tak zdenerwuję. Opa. No nie! Nie dość, że oberwałem, to jeszcze spadłem. No co za hamuwa. Ta-da. Myk. Ciąg. Co z tego, że byłoby 100 razy szybciej, gdyby oni to właściwie sami robili, ale dobra. Są rycerze Jedi, ja tu nie mam prawa głosu. Ale oczywiście jestem idiotą i zrobiłem to źle. Trzeba to zmienić. Na dobrze. Jeden odcinek, jeden poziom. Znowu wracamy do tego. Jak za czasów Indiana Jonesa. Taram. No nie, gdzie? Aha, tutaj. Spoko, zapomniałem, że to było na końcu sali. No tak mi się jakoś zapomniało, każdemu się zdarza. A mi najczęściej. Dobra. Uratowaliśmy naszego kolejnego żołnierza. Co z tego, że ten też oberwał, ale cóż. O, czyścicielem. On jest nawet szybszy od naszych postaci, więc będę sobie nim jeździł. Pcią! Dobra, ogarnić się. O kurde. A, już myśleliście, że powiem co innego.
Bo swoją drogą zniszczenie jeszcze tych jego osłon jest możliwe poprzez... znaczy, zniszczenie tego robota, który stawia osłony, jest możliwe jeszcze przez niszczenie go podczas wtedy, kiedy jeszcze, że tak powiem, chodzi, albo po prostu nie wiem, albo po prostu nawalnie w tą jego osłonę, go szabicie. Chcią. Co ja mogę zrobić w ogóle z tymi statkami, że tak się fajnie błyszczą? Aha, takie coś. No i dobra. Mamy otwarte. No i kasinka. No i Anakin sam to poprowadzi. Ups. On nie da rady. Jej, ukończyliśmy poziom. Blokowaliśmy Padmę. I Artuditu. I Anakina Skywalkera. Nikogo więcej. I nie zdobyliśmy True Jedi. No i teraz jest przykro. No dobra. A więc tak, ludzie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa.